są ważne. Pochodzą z różnych okresów. Możemy spojrzeć jeszcze właśnie na początki, jeszcze na pracę Mieczysława Hoga z chórem Dana. Między innymi są tam albumy, w których są i wycinki prasowe, i fotografie z pierwszych występów i w Teatrze Quid Pro Quo. Jest też mapa, na której są zaznaczone trasy koncertowe Mieczysława Hoga. Później są eksponaty z początków jego kariery solowej. Wyjątkowym eksponatem jest jego organizer, taki, w którym zapisywał swoje pierwsze jakby notatki, koncerty, w których uczestniczył zaraz po tym, jak rozpoczął karierę solową, czyli w 1938 roku. Potem jest kilka pamiątek z okresu wojny. No i oczywiście są zdjęcia i z Folk Records, z tej wytwórni, są płyty i pamiątki właśnie z tych podróży. Nie chcę wszystkiego tak naprawdę zdradzać, bo myślę, że każdy zwiedzający znajdzie właśnie ten i aspekt podróżniczy, i aspekt właśnie taki historyczny, i sentymentalny, i w piosenkach. Chociażby to, że na wystawie została podkreślona piosenka o mojej Warszawie, która była bardzo ważna dla Mieczysława Hoga. To wszystko właśnie tu jest ujęte w całości, więc myślę, że każdy zwiedzający odkryje postać Mieczysława Hoga na nowo.